Czasem, żeby przyspieszyć rozwój zakładanej kolonii przez Karimera diversa, warto jest dołożyć poczwarek na start. Dzięki temu królowa szybciej i w łatwiejszy sposób jest w stanie założyć swoją nową kolonię. Oczywiście to nie przesądza o całości. W przypadku gdyby królowa była niezaplemniona nie będzie w stanie kontynuować wzrostu Kolonii, zapoczątkowanego oczywiście przez e, dołożone poczwarki. Kwestia nie jest też taka oczywista, ponieważ czasami zdarza się, że przy e, podkładaniu poczwarek królowa nie chce ich zaakceptować. Tak, Na przykład tutaj troszeczkę je porozrzucała. Robotnice, m, które tutaj były dostarczone, razem z poczwarkami zostały przez nią zabite. Od razu widać, że straszny agresor. Ale i na takie są sposoby. <laughs> Tutaj dla kontrastu królowa zaakceptowała szybko nowe robotnice i nowe poczwarki i dobrze sobie z nimi radzi. Eee, najtrudniejszym jednak przypadkiem jest połączenie dwóch królowych, a dołożenie im kubki poczwarek i nowych robotnic. Wymaga to trochę większego doświadczenia no i trochę szczęścia też przy okazji. W każdym razie. Kolonia poliginiczna, którą one będą w stanie wystartować, będzie rozwijać się szybciej i będzie ostatecznie również większa.